tym psalmie mamy taki ciekawy obraz kogoś, kto ma doświadczenie, że spiskują przeciwko niemu. Jacyś możni, czyli ci, którzy mają władzę, spiskują przeciwko niemu. I co ja mogę zrobić? To jest takie pytanie wobec takiej sytuacji, w której wobec mnie spiskują. Czyli wobec sytuacji zagrożenia. I psalmista proponuje bardzo ciekawą, taką właśnie nietypową może drogę. Mówi, oni spiskują przeciwko mnie, a ja rozmyślam o Twoich, Boże, ustawach. Czyli jakby zupełnie nie odpowiadam na to spiskowanie, na to zagrożenie, na tę sytuację, w której się znalazłem, ale rozmyślam o Bogu. I rozmyślam w taki sposób dwukierunkowy, powiedzmy. To znaczy, po pierwsze, wyjawiam Bogu moje drogi, znaczy moją sytuację. Być może właśnie takiego zagrożenia, w jakim się znalazłem. Mówię, jakie są moje drogi, co jest moją prawdą tu i teraz. A dalej modlę się, czy proszę o zrozumienie dróg Bożych, dróg Boga. A więc z jednej strony staję w prawdzie, takiej, jaka dla mnie jest, tu i teraz, a z drugiej strony wiem, że to nie jest absolutna prawda. Dlatego proszę Boga, aby to On pokazał mi swoje drogi. To jest takie wezwanie, myślę, aktualne dla nas zawsze, w sytuacji różnego ucisku, takiego czy innego trudu. Nie tyle właśnie odpowiadam bezpośrednio na to zagrożenie, co uciekam się do Boga i zwracam się do Niego.